Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, witam was w piątym odcinku z gry Mafia 2. Proszę, jaki ładny rewolwer. No, Vito, żeś się teraz postarał. Musiałem jeszcze raz wykonywać tą misję z papierkami. Tym razem mi się udało te 6, przynajmniej 6 papierków odnieść do stacji benzynowych, ale i tak mi nie zaliczyło jakby tego. Bo to jest jakby do fabuły. Ja sobie tu ponownie naprawię mój pojazd. Tak, naprawiamy pojazd. Pięknie. O, i znowu mi się pomyliło. Retrospekcja. Idziemy do domu. Okej. Mirlis jak zwykle już działa. Bo ostatnio to no coś nie najlepiej z nim było. A zwłaszcza po tamtym odcinku, w którym musiałem go nagrać fracem. Ale wracamy do mafii. I nieważne, że mi go tak hejcicie. Dlaczego? Bo mam sztywny komentarz. Jak mówicie, że mam sztywny komentarz, to ja go mogę błyskawicznie zmienić w bardziej, nie wiem, żywszy. Jeżeli tego chcecie, to proszę bardzo. Takie fotki to ja naprawdę lubię, ale no nie mam ich w moim pokoju jakby. Idziemy teraz Lulu spać. Vito, do łóżka już. I czekamy na następny dzień. Rozdział 4. Prawo Murphy'ego. Little Italy, 11 lutego 1945. Papierkowa robota, nie? Alkohol się leje. Co? Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really kolejna robótka. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Dobra. Spotykamy się teraz z Joe u Freddy'ego. Miej przy sobie broń i wytrychy. Najpierw trzeba się ubrać. Okej. Mamy broń i wytrychy. To możemy już stąd iść. Okej. Na dół, na dół. O, słyszę gliniarzy. A to znaczy, że coś się znowu mogło stać. Morda psie tam. Już, nie szczekać. Spokój, wara. Wara mi stąd. Dobra, idziemy po nasz pojazd. Wielmożny. Przepraszam, przepraszam. Jakbyś chciał, to byś mnie teraz walnął tą parasolą. Ale nie masz odwagi, śmieciu. Dobra. Bierzemy samochodzik, naszą suczkę i na misję. No właśnie, stoper jeszcze sobie nastawię. Będę wcześniej jechał i nastawiał sobie stoper. Okej, żeby nie było, bo ja muszę być na czasie. Co do mafii. Oki toki. Nie, może ograniczę prędkość. Już zdupiłem. Proszę. Przód już lekko uszkodzony. Dobra, jesteśmy w tej restauracji. Wysiadka, panie. A, szkoda, że nie mogę wykopać tych drzwi. A, chciałem się jeszcze czegoś napić. Where hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Oh, kawa. Myślałem, że będziesz dalej chlał piwsko. Shit is gonna hit the fan. Believe you me. Jaka pomarszczona morda. You didn't score too big last time. Taką tu wasn't exactly my fault. Shit happens. Come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls. Ty śmieciu, obiecałeś mi kasę, a ty co, gówno mu dałeś? For what we talked about yesterday. In a minute. That is too fucking much, too fucking many. What the fuck? What? My money! What? Think I'm running some kind of fucking charity here? Do it now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. No to tam i ten hajs. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. Fajnie.
klej. Nuta. Dobra, szybko, jedziemy. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Aha. Jasne. 6 godzin później. Wow. Przerażające. Co to? Co to kuźwa za ubranie? Fuj. Ja bym to zaraz wypierdzielił. Właściwie teraz to powinienem zdjąć. Wsiadaj, Joe. Już. Jedziemy. Ja pierdzielę. Takiej roboty jeszcze nie miałem. Dobra. Ale dojedziemy tam szybko. I kolejną misję zrobimy. Miałem tam wczoraj chyba zrobić filmik związany z moim kanałem, dlaczego mi go tak oceniacie, bo odkąd zacząłem Mafię nagrywać, to mam takie wrażenie, że celowo próbujecie negatywnie oceniać moje filmy, mimo tego, że czasami mam sztywny komentarz. Nie wiem, jedni to zauważają, drudzy w ogóle nie patrzą na to. Nie, ja się staram, ale nie wszyscy to widzą, a na pewno jeszcze jakaś część ma to w dupie kompletnie. A jak mają, to tylko piszą krytyczne opinie. Ale to po prostu nie ma na celu mnie zniszczyć, tylko po prostu chyba, nie wiem, uprzedzić, że powinienem coś robić w tym wypadku, aby było lepiej, a nie gorzej. Dobra, jesteśmy już, okej, okay. Na miejscu, szykujemy się do rabunku, a teraz trzeba będzie otworzyć, nie możemy popełnić błędu, okej, okay. To było bezbłędne, okej, okay. Wchodzimy, cutscenka, ja się zamknę na chwilę. What the fuck? Co to cholery? Co to kuźwa miało znaczyć? What the hell is this? No dokładnie. Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. O kurde. Brian, to żeśmy się spóźnili. What the fuck is this? You crazy bastard! What the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here? You fuck! You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our last. You want to get out of here in one piece, you'd better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Ja pierdzielę. No i wszystko zrujnowane przez tych psów durnych. Ciole. Zaraz wam wypourywam. Właściwie gliny. Kiss my ass. No to żeście już wpadli. Tak wam zrobię! O, proszę! Sijcie pały! O kurde, czemu ja uciekam automatycznie? Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Ja pierdzielę. O cholera. No i co? I co teraz? Ja pierdzielę. No, zajebiście! Tak się składa, że zajebiście mi to poszło. Jeszcze raz. O Boże. Kurde! Chciałbym się przebrać. Ale no niestety... Dobra, zamknij te drzwi. No otwieraj, że szybciej te drzwi. O, dobrze. Dokładnie. Boże. Kurde. Chowaj się za tą osłoną. Szybciej to otwieraj. Nie opieprzaj się, tylko otwieraj. O, dobra. Dobrze, idziemy w ogóle. Dobra. Na te schody się teraz przechadzamy.
Jest epicko! Tylko szkoda, że ja nie mogę nawalać w te gliny. A byłoby nieźle. Dlatego musi być wartka akcji. Dobra. Już się robi interesująco. Dlatego... Dobra, muszę oszczędzać tą broń. Jeszcze mu raz w łeb strzelę, żebym mi tu nie wstawał. Schowam się za osłoną. Ale dostał. Nie ma! Dobra. Już jest! Emocje są... Naprawdę, robi się epicko. So epic. Aha, teraz tam trzeba iść. No dobrze. Ej, ciebie pogrzało? Jaka łajza! Jak w jaja dostał. Dobra, poszło. Headshot. Dobra. Kurde, tyś naprawdę oszalał. Ty jesteś naprawdę popieprzonym hardcorem. Get your ass over here. You waiting for a dupę to ty masz, grubą, z paśloku. Over there. Shoot. Ja pier... Jesteś zajebisty. Teraz to już nas na stówę zabiją. I think I just shit myself. Where'd they go? Już się w gacie zesprałeś. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Tobie to gówno płacą. This way. This should take us to the street. Ze szczynami. Kurde. Spieprzamy. Co by się nie stało, to zawsze gliny, no. A miał być zajebisty napad. Nie ma. Za to musi być, kurcze, konflikt gliniarski. Co mi się to nie podoba. O, kurde. Nie. Really? Really failed? Yeah. Mordy. Dobra, jeszcze raz. Trochę failów będzie, ale... Już się coś dzieje, to się liczy najbardziej. Że już coś się... Dobra. Wyryżnę was. Dobrze. O to chodziło. No sorry, gliniarze, ja wam powystrzelałem, ale no miałem powód. Schowaj się. O kurde. Czekaj, najpierw to ja muszę powyżynać tych ciuli. Headshot. No, come on. Come on, biacz. Fuck. No chodź tu. Dobra. Wolę już spieprzać niż marnować amunicję. O dobra, to z taką broń weźmiemy. Idziemy dalej. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. No ruszaj szybciej tą zastroną dupę. Już! Fastem, schnella. No. I dobrze wam smarkacze zesrane. Do pudła! Jeden z drugim. No. I zwycięstwo. A nam się nic nie stało. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. O, to jednak mamy towar. Zajebisty jesteś. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way. No jasne, jeszcze czego? Chciałabyś, Joe. Dobra. Było epicko. Ale to jeszcze nie koniec. Udaj się do mieszkania Joe. Ale ja nie mam pojazdu! Halo! Dobra. Trzeba będzie zakraść pojazd. Nie ma wyjścia. O, żeż w dupę. Ty idioto! Ty skończony idioto. No, już mnie zgarnął. Kurde, jaki jesteś genialny. Dobra, teraz to uciekaj. Uciekaj jak gdyby nigdy nic. Rozjedź paru gliniarzy, pewnie. Jestem poszukiwany, no zajebiście.
Dobra, jedź i nie sprawiaj problemów. Uciekaj, wypieprzaj, zniknij z ich pola widzenia, a będzie epicko. Dobra, już uniknęliśmy. Uniknęliśmy kontaktu. Nie na długo. A co tam? Uciekamy. Mamy skilla w uciekaniu. No to uciekniemy. Bez problemu. Uoo, drifta. O, w dupę. Dobra, na szczęście to nie mój pojazd, więc mogę z nim robić co mi się żywnie podoba. Więc traktujemy go jak jakiegoś... jak jakąś marionetkę. Pewnie. Co tam? Dobra. No co jest jeszcze nie tak? Kurde, znowu glitter. No i coś czuję, że ja im tak szybko nie ucieknę od razu. Będę musiał się z nimi przekamarzać. Dobrze, dobrze. No kurde, było blisko. Dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze. Rewelacja. Dobrze. Ło. O. Dobra. Spoczko. To było dobre. Tylko teraz jakoś się nie ujarzmi. Może to nie będzie pozytywne posunięcie w twoim po prostu wykonaniu. Dlatego jak najszybciej staraj się. Dobra. Gliny ledwie zauważyły mnie. Ale ledwie powiedziałem, ledwie. Chodź przez te. O, to chyba tutaj. Tak, tutaj. Chcę moją skórzaną. O, proszę, mamy moją skórzaną koszulę. I możemy znowu spać. Pięknie nawet mi poszło. Parę faili, ale jest to, czego chciałem. Epickość. Piła. No, ja nie chcę kolejnego filmu Piły. Nie. Myślę, że to będzie mniej brutalne. Hi there. Znowu ta ruda pinda. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Ja nie mogę, ty jeszcze jej pomagasz. Too bad you passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Zabawić to ja mogę, wiesz, z kim? Z normalnymi kobietami, a nie z takimi rudymi fałszywkami. That was something. Wyprowadzaj się. Won mi z tego domu. Na zawsze. Nie lubię rudych. Przykro mi. Weź ubranie, dziękuję. I idziemy. A czy aby nawet pewno czegoś nie zapomniałeś? Spuścimy kibelek. Proszę. I teraz możemy wypieprzać z tego domu. Zamknę jeszcze drzwi za sobą, żeby się nie okazało, że ktoś mi się włamie. No bo nie byłoby za ciekawie. Na dół. I jedziemy z kolejną misją. Zobaczymy, jak długo będzie ta misja trwała. Ota shit. Lamusie, jak ty jedziesz? Ej, to, że jest ruda, to nie znaczy, że można ją tak traktować. Ty gnido. Czekaj. Ty. Wypieprzaj od niej. Ty, kozaku. Tym, który ci zaraz bierze ten niewyparzony ryj. Zapraszam. No właśnie. Nakarmię cię twoimi zębami. O, dobrze ci tak, smarkaczu. No to się lejemy, sparring! No chodź. Chodź, kozaku. Takiś mądry. A już leżysz, pało. Jeszcze coś? Szmatko. O, proszę. Jak cię jadę, normalnie na haksa. Proszę cię. Wypierdalaj. Dziękuję. Thanks, handsome. I owe you one. Nie nazywaj mnie przystojniakiem. Jesteś ruda, ale pomogłem. Yeah, thanks, but a teraz wpadaj do pojazdu, już. You like it, I promise. I gotta get going now.
Kurde, von Ruda, śmierdzisz. A ty co mi jeszcze tyłek wypinasz? Kurde. O, ale za to 5 tych zarobiłem, opłacało się. Szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, to się opłacało. Biegniemy dalej jeszcze. Jeszcze musimy trochę pobawić się. O kurde, ile mamy misji. Dobra, na prawie. Znaczy misji, pieniędzy. Nawet sporo. Dobra. No to bierzemy samochód. Dobra, jedziemy. Jedziemy po kolejną misję. Tylko ogarnijmy teraz już tą jazdę. Bo nie chcę mi się znowu naprawiać pojazdu. Co chwilę, bo to są wydatki. A jak chcę oszczędzać many, żeby... Wow! Totalnie milimetr ci brakowało, żebyś coś zarysował. Jesteś promistrzem. No, jest idealnie. A, to znowu tutaj. Chyba znowu tutaj. Tak, znowu tutaj. Po raz enty. Dobra. Pięknie, pięknie. No, chciałem się napić. Bez jaj. Hey, Vito, this is Luca Garino. Znowu wpadcie w garniturku. Wpadcie w garniturku. Good to meet you, Mr. Garino. No need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. Luca? Dobra, Buka. What can I get you? Same thing I'm having. And hurry it up. Nie popędzaj, kelnera. I heard about you running with the Mets. On też człowiek. Great fucking story. And I want to congratulate you too on a job. No to dawać kasę. Salut. A salut. You guys did a hell of a job. Not too many guys got the stomach for this line of work. So now, I'm wondering if you're ready to take the next step. No czemu nie? Yeah, sure. What next step? I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Garino. Pieprzaj ten obiad. All I did was kill people I was told to kill. People the president pointed his finger at. That's good. The president. Yeah, I like that. Yeah. But you're talking about the Krauts, right? You know, the bad guys. That's not what I mean. Understand? No pewnie. Yeah, I understand. Good. We need guys like you. Guys who can follow orders without asking questions. You handle this next job like you handled the last one. And there's a good chance you'll be accepted in the family. Co ty pieprzysz? Ja mam już rodzinę. You pay the initiation fee, of course. Aha, ile? And how much is that? $5,000 apiece. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. 5 kafli. Henry's gonna dobra. Fill us in on the rest. Tak stawiasz sprawę garniturku. Hey, you hey your boss. So take care kolejny garnitur. Boże. Yeah, yeah, it's all under control. That's what you said the last time. Don't disappoint me again. Boss, don't. Hey. We got some other business to discuss. So Henry, kurde, Mortal Kombat się robi. I gotta take a guy out. Co to ma znaczyć? It's my contract, but I need some help. That's where you two come in. Who's the lucky guy? Some fat fuck from across the river. The guy's been warned, but he thinks he's untouchable. Mortal Kombat. And is he? Well, somebody tried to take him out once before. And? Let's just say they slightly underestimated him. How much is slightly? Fatally. That's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there and we'll wait till that fat fuck shows up, and then boom, we blast his ass. How are we gonna do that? With an MG42. Oh. Where are we getting an MG42 from? Chodzi o CKMA. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. Oh. You can get your anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you.
After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island. Zajebiście. The building across from the distillery. Apartment 233. Okay, apartment 233. Got it. I'll meet you fellas there in a bit. All right, see you later. Good luck, pal. Dobra. Witos wpieprzył kolację. Dostaliśmy kolejną misję. Ale to może w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z gry Mafia 2. Myślę, że wam się spodobał. Oceńcie go, skomentujcie, zasubskrybujcie, róbcie co chcecie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnych odcinków. Na razie.